Książka, która w księgarniach sieciowych reprezentowana jest przez półki psychologiczne, a powinna znajdować się w miejscu z literaturą science fiction. Christian Petitculon, jak mnie myśleć? Jest to pierwszy odcinek z serii recenzji książkowych. Będziemy w nim przedstawiać książki popularno-naukowe, poradniki psychologiczne, takie książki, które mówią o rozwoju, rozwiązywaniu swoich problemów. Z wyostrzonym rejestrem na pseudonaukowe i pseudogłębokie bzdury. Tak, takie też się będą zdarzać, ale będą też na pewno takie godne polecenia. Więc wszystko w nurcie psychologii krytycznej, którą chcemy reprezentować. I no cóż, to zapraszamy! Bo kto zadziera z nauką, ten od głupoty ginie od miecza głupoty. Tak, nie wiem co powiedzieć. Jeśli będziemy krytykować jakąś książkę, która być może Wam pomogła, była dla Was pomocna, to nie chcemy, żebyście czuli się przez nas obrażeni. Chcemy po prostu pokazać tę bardziej naukową stronę i w naukowy sposób przeanalizować jej treść. Tym bardziej, że większość pozycji zdecydowanie będzie miała taki potencjał płynny, niejednoznaczny i będziemy się wyzbywać takiego binarnego spojrzenia na zasadzie dzielenia, czy książka jest dobra, czy niedobra, korzystna, czy niekorzystna. Postaramy się wyciągnąć dla Was najważniejsze wnioski. Książka, która od roku utrzymuje się na liście najczęściej kupowanych, a która zdążyła już doczekać się dwóch swoich następczyń tej samej autorki, a wszystkie starają się odpowiedzieć na pytania różnej maści, które zaczynają się od słowa jak w takim nurcie poradnikowym. Wydaje mi się, że tytuł jest też dosyć przewrotny jak na coraz większą skomplikowaność naszych czasów i tego, że ludzie uzurpują sobie prawo do tego, żeby mieć opinię na każdy temat, a jeżeli do tego przestaniemy jeszcze myśleć, jest to bardzo groźne. Książka została wydana przez wydawnictwo Feria, które reklamuje się hasłem kobieca strona książek, czyli nie jest dla mężczyzn. Mówi to samo za siebie. Autorka tej książki, Christelle Petitculon, nie jest psychologiem, nie jest też naukowcem. W jej biogramie znajdują się informacje o tym, że jest autorką, wykładowczynią, trenerką. Specjalizuje się w technikach NLP, o których jeszcze opowiemy, oraz zajmuje się hipnozą. Nie jest to więc pozycja ani naukowa, ani nawet popularno-naukowa. Jest to po prostu poradnik, a o jej wartości będziemy dyskutować. Recenzję zaczniemy od przedstawienia plusów tej pozycji. Pierwszy jest, znajduje się właściwie w takiej faktografii dotykowej, dlatego że niezwykle przyjemnie trzyma się tę książkę w rękach. Dodatkowo szata graficzna w kojących barwach, przedstawiająca leniwca, zająca do tego, żeby się zrelaksować. Wydaje mi się, że książka będzie dobrze wyglądała na półce, też będzie dobrze korespondowała z jasnym wnętrzem, ale również z ciemnym. Myślę, że kwestie półki czy takiego jakiegoś stosu książkowego, myślę, że to dobrze udekoruje i tak znajdzie się w takim, wiecie, rejestrach odcieni, po prostu wpływających łagodnie na psychikę. Kolejny plus jest lekka i strony są też takie przeciętne, ale okładka super. Kolejnym plusem jest delikatny krytycyzm tłumaczki, która w przypisie podkreśla, że termin nie ma charakteru ściśle naukowego. Jest to rzeczywiście subtelna interwencja, natomiast wydaje mi się, że brakuje więcej takich w książce. Dokładnie. Dlatego warto zauważyć, że jednak jedna taka uwaga się tutaj znalazła. Być może tylko na jedną dostała zgodę. Teraz przejdziemy do minusów tej książki. Myślę, że wielką wadą jest tytuł, ponieważ tytuł Jak mnie myśleć nie do końca reprezentuje treść tej książki. W tej książce oczywiście znajdują się ćwiczenia i różne zagadnienia, jednak nie są one stricte związane z tym, aby uspokoić swój umysł, czy żeby myśleć mniej. Taki bardzo mindfulnessowy klimat, mam wrażenie, bije z samego tytułu. Mylący jest też podtytuł tej książki. Dla analizujących bez końca i wysokowrażliwych. W tej książce nie znajdziecie terminu wysokowrażliwi. Jest tutaj opisane przez autorkę inne zjawisko. Zjawisko nadwydajności mentalnej. A z tyłu jest bardzo krótki samoopis, który pozwala bardzo szybko zdefiniować i zdiagnozować, czy ta książka jest absolutnie dla mnie. A propozycje są następujące. Moi bliscy mówią, że jestem zakręcona i że zadaję sobie za dużo pytań. Czy to kryzyka filozofii? W mojej głowie stale coś się kłębi. Czasem marzę o tym, żeby wcisnąć wyłącznik umysłu. Mam wrażenie, że jestem z innej planety. Nie mogę sobie znaleźć miejsca. Czuję się
niezrozumiany. Nadwydajność mentalna według definicji tej książki i tego, w jaki sposób można się samo zdiagnozować, dotyczy opisu takich cech jak nadmiernego myślenia, niezrozumienia, zarówno z bliskimi, jak i z osobami, które gdzieś tam spotykamy na swojej drodze. Dodatkowo mnóstwo kłębiących się myśli z takim bardzo ważnym punktem tej nadwydajności mentalnej i w związku z tym wynikające przemęczenie, takie przeładowanie. Właśnie przez nadwydajność, czyli taką potencjalną, powiedziałabym, wrażliwość do tego, żeby wyłapywać bodźce i je przetwarzać. Sama autorka opisuje, że definicja ta nie została jeszcze szczegółowo opisana i nie istnieje jednoznaczne określenie, które mogłoby rozwijać ten temat. Też myślę, że to jest jeden z większych problemów tej publikacji, że ona porusza się w obszarze terminów psychologicznych, takich, które już powstały, ale miesza je z terminami, które absolutnie nie występują. Przez to wydaje się bardzo duży chaos w te publikacje. Bardzo ciężko zrozumieć, czy to są naukowe rzeczy, czy nienaukowe. To wszystko się miesza i tak jak powiedział profesor Brzeziński, psycholog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, należy to do tak zwanej kategorii harlekinów psychologicznych. Mhm. Przypomina mi się też taki mechanizm, który jest wykorzystywany często u różnych wróżek i czarownic, u jasnowidzów, u pewnych astrologów, którzy próbują nas wypytać o różne rzeczy, a potem opowiadają coś, co pasuje właściwie do wszystkich i jest czymś, z czym chcielibyśmy się utożsamiać. I w taki oto sposób mają naszą uwagę i też wyprzedzają trochę, nam wydaje się, że wyprzedzają o nas pewne fakty. Nadwydajnie mentalni to również osoby nieprzeciętnie zdolne, o wysokim potencjale intelektualnym. Bardzo trudno powiedzieć, kto naprawdę jest tą osobą nadwydajną mentalnie. Ja mam wrażenie, że to jest termin jednocześnie ekskluzywny i inkluzywny, bo jednocześnie obiecuje jakąś nagrodę, jakąś wyjątkowość, taką właściwie aureolę, efekt aureoli, o tym też będziemy mówiły. A z drugiej strony pokazuje, że to jest jakaś jednak grupa specjalna, tak? Z takimi mocami nadprzyrodzonymi też, jak się okaże. Tak. Na przykład, jeśli za dużo myślisz, prawdopodobnie rozpoznasz siebie w profilu osoby nadwydajnej mentalnie. Twój mózg, właśnie ten, który myśli zbyt wiele, to prawdziwy skarb. Jego subtelność, złożoność, szybkość, z jaką działa, zdumiewają, a pod względem mocy można go porównać z silnikiem formuły pierwszej. Nagle pojawiasz się w kuchni z łyżeczką w dłoni i zastanawiają się, co tam robią. Przez dłuższą chwilę nie mogłam sobie przypomnieć, jaki był motyw ich działania. Ach tak, poszedłem po konfiturę. Czy jest na sali osoba, która tak nie miała? No, myślę, że w ogóle to jest takie wykorzystanie też tego, że w tych czasach się zdecydowanie uwaga zmieniła. Znaczy mam na myśli też jej dynamika, bo kiedyś to wszystko było takie liniowe, jak się przecież więcej czytało, ze względu na to, że mamy do czynienia z mediami społecznościowymi, w której interakcje są bardzo skokowe, więc nam wszystkim ogólnie doskwiera taka trudność w tym, żeby pamiętać dokładnie wszystko, co chcemy zrobić, a oprócz tego, kim jesteśmy i jaki jest sens życia. Jeszcze jak czytałam w kontekście relacji interpersonalnych, o których jest też bardzo dużo w tej książce, to też miałam takie wrażenie, że zarówno osoba nieśmiała mogłaby się tam odnaleźć, no i z drugiej strony jeszcze myślę, że osoba, która nosi jakieś objawy fobii społecznej, co już jest zjawiskiem klinicznym, też mogłaby się odnaleźć w pewnych opisach tej książki. Co jest jakby, tam jest wyperswadowane, że to jest absolutnie norma, że osoby nadwydajne ze względu na swoją wyjątkowość, no nie nagodują się z przeciętnymi zjadaczami chleba, z przeciętnymi głowami, tak? Tak, nadwydajni, czyli tak naprawdę według autorki nawet do 30% społeczeństwa. Czyli tak naprawdę 1/3 osób dotyczy to zjawisko. Ale co ciekawe, w innym momencie jest zupełnie sprzeczna informacja, ponieważ jest napisane, że móc się odróżniać od innych to warunek posiadania ego o właściwej strukturze. Niekiedy nadwydajnym brakuje go do tego stopnia, że już nie mają indywidualnej tożsamości. Potrafią działać tylko w grupie. Nie do zniesienia wydaje im się samotność, ale jeszcze gorzej znoszą gwałtowne rozstania. Rzeczywiście, to jest takie lawirowanie między bardzo różnymi zjawiskami, rzeczywiście potwierdzając to, że każdy właściwie prawie może się odnaleźć w takim opisie, tak, jak się bardzo postara. To właśnie dochodzimy do perełki naszej pozycji, ponieważ jest poruszony temat działania lewej i prawej półkuli. Mit dotyczący tego, że ludzie dzielą się na prawopółkulowców i lewopółkulowców jest bardzo stary, oczywiście nieprawdziwy.
I dotyczy znowu tej potrzeby takiego upraszczania rzeczywistości, która miałaby być jakoś bardziej znośna dzięki temu. Oczywiście z biologicznego punktu widzenia mamy spoidło wielkie, które dzieli nam prawą mózg na prawą i lewą stronę, natomiast faktem jest, że one działają absolutnie cały czas razem, wzmacniając się i nie ma takiego trybu, w którym osoby, które są prawopokulowcami, będące jakimiś strażnikami takiej kreatywności, artystyczności, sensualności, miałyby być w opozycji w stosunku do osób logicznych, wyważonych, matematycznych, czyli lewopokulowców. Tak, jest to mit, który już został w psychologii dosyć dawno, raczej w neuropsychologii, neurobiologii, już dosyć dawno został obalony. Przeprowadzano wiele badań na ten temat wśród osób, które doznały urazów mózgu oraz u osób, u których to spoiwo zostało przecięte ze względu na padaczkę. I tu znowu wchodzimy w takie mieszanie nauki z pseudonauką. Na przykład jest opisane, że z biologicznego punktu widzenia nasz mózg składa się z dwóch oddzielnych półkul. I to jest prawda, jak najbardziej. Ale już kolejny cytat zdecydowanie się z tą prawdą naukową mija. Łatwo wysunąć wniosek, zależnie od półkuli dominującej, ludzie traktują informacje odmiennie. Interesują się innymi sprawami, inaczej myślą, a więc mają całkiem inną osobowość. W funkcjonowaniu różnią się do tego stopnia, że w gruncie rzeczy każda półkula ma własną osobowość. Cały sposób myślenia danej osoby, a nawet jego mentalność, zależy od lokalizacji ośrodka rozumowania. Od 70 do 80% mózgu wykazuje dominację lewej półkuli. W mózgach osób nadwydajnych, 15 do 30%, pierwsze skrzypce gra półkula prawa. Różnice między jedną a drugą półkulą są znaczne. To też ktoś, kto ma mózg okablowany inaczej niż większość ludzi, może mieć wrażenie, że pochodzi z innej planety. Walisz w kabel. Kontrowersji i absurdów ciąg dalszy. Większość nadwydajnych nawet bezwiednie i całkiem spontanicznie uprawia telepatię. Doświadczenia mistyczne. Nadwydajni mentalnie przyznają się jednak do swoich paranormalnych doświadczeń. Telepatii, stanów ekstatycznego spokoju i nieskalanej miłości. Jasnowidztwa, poczucia jedności z naturą, proroczych snów, a czasem nawet czegoś więcej. Zdolności do widzenia aury, wyczuwania obecności duchów, przypominania sobie swoich poprzednich egzystencji. Homeopatia. Oferuje całą gamę środków przeciwlękowych, zapobiegających depresji, zwalczających męczliwość fizyczną lub intelektualną, a także wyciszających wzburzony umysł. Ale że to są przeważnie efektywne leki o zbyt złożonym składzie, by się samemu w nich rozeznać, lepiej, żebyś skonsultował się ze swoim homeopatą i wyjaśnił mu, co u siebie zaobserwowałeś. Nie popieramy. Rekomendowanie homeopatii zamiast wizyty u psychiatry czy u psychoterapeuty wydaje się być szczególnie ogromne nadużycie. Tak, i ryzykowne w przypadku osób, które mogą mieć naprawdę poważne problemy ze zdrowiem psychicznym i potrzebują realnej pomocy specjalistów. I w XXI wieku, gdzie ta pomoc jest rzeczywiście dostępna, to myślę, że każdej osoby jest to prawo, żeby mieć dostęp do profesjonalnego lekarza czy specjalisty, który jest wykwalifikowany, aby pomagać. Tym bardziej, że w książce znajduje się wiele sugestii, w których zaburzenia psychiczne mieszają się z stanem właśnie nadaktywnych. Tak, jakby to była pewna taka ciągła linia, gdzie po jednej stronie jest ta nadaktywność, która czasami może przybierać takie ubrania borderline. Jest też tam napisane o chorobie dwubiegunowej. Tam jest bardzo dużo takich klinicznych terminów, które powołują w ogóle we mnie dreszcz. Ja w ogóle nie do końca lubię, jak język psychiatryczny jest też przekładany na taką rzeczywistość neutralną, dosyć jednak nie dotyczącą choroby, bo jest to bardzo krzywdzące i potem powoduje, że te terminy się stają takie lepkie. Takie zmiękczanie tych terminów. Tak. Jeśli ktoś nadwydajny mentalnie szuka wszelkich sposobów, by czuć się użytecznym, mieć jakieś zajęcie i wykorzystywać swoje zdolności intelektualne, dostarcza tym samym dobrego ziarna umysłowi i dzięki temu może wyleczyć się z depresji. Wykorzystywane jest również pojęcie zespołu Aspergera, które jest jeszcze oddzielone w książce od Asperger jest klasyczny, ale też jest typowo autystyczny Asperger. Więc książka podaje bardzo prostą receptę na temat tego, jak zdiagnozować u siebie zespół Aspergera, wręcz do tego zachęca. Cały czas poruszamy się rzeczywiście w tych terminach identyfikacji, jakichś pojęć, które nam się podobają, możemy sobie je powycinać po prostu i tak sobie poprzyklejać tu albo na czole i dzięki temu mamy poczuć się jacyś rzeczywiście wyjątkowi.
Oczywiście planujemy zrobić więcej recenzji poradników psychologicznych, książek popularnonaukowych, więc jeśli jesteście ciekawi, czy warto jakąś pozycję przeczytać, czy nie, to subskrybujcie nasz kanał i czekajcie na kolejne filmy. Jeśli wy macie jakieś osobiste doświadczenie związane z tą książką, albo macie propozycje jakichś ciekawych książek, to oczywiście dajcie nam znać w komentarzu. Jesteśmy bardzo ciekawe waszych doświadczeń z takiego typu literaturą. Mamy nadzieję, że nikomu nie będzie szkodzić. Tak, subskrybujcie, lajkujcie filmik oraz klikajcie w dzwoneczek. I jesteśmy w kontakcie. Nie, to było najgorsze na świecie. Ale to ładnie powiedziałeś, więc to jest nieważne. Im gorzej, tym lepiej.